Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj w kolejnym beatbox poradniku i dziś będę robił wasz ulubiony dźwięk, czyli oczywiście kropelkę. Do tego dźwięku bardzo potrzebne są nawilżone usta, bardzo potrzebna jest woda, także pamiętajcie, żeby mieć ją gdzieś w pobliżu, kiedy będziecie się uczyć i bardzo potrzebna jest modulacja swoim oddechem oraz swoimi ustami, mianowicie robimy go początkowo na przykład bez tego uderzenia, on brzmi tak. Nie używam teraz niczego samych ust. Słuchajcie, ja jakby, można powiedzieć, że gwizdam wciągając i wydychając powietrze. Musimy, może nie musimy, ale powinniśmy umieć gwizdać, czyli robimy. Co nie? To jest coś w tym stylu, w taki sposób się to robi, a potem po uderzeniu jest to właśnie uderzenie kropelki i robiąc. Robimy takie plaśnięcie, no takie plaśnięcie tą właśnie kropelką, więc jak to brzmi całkowicie już pewnie wiecie. Nie zawsze siada, w zależności od tego, jakie miejsce w ustach sobie ustalicie. Ważne, żeby sobie te usta otworzyć, zrobić sobie, znaczy nie otworzyć, tylko żeby sobie rozciągnąć tutaj tą część. Brodę wziąć jak najniżej i robimy taki dzióbek. Robiąc taki dzióbek, możemy sobie modulować właśnie tym, nad tym dźwiękiem, więc. Są różne miejsca, niektórzy robią to również tutaj, robią to na dole. Czasem siądzie, czasem nie siądzie. Ważne, żeby było słychać takie. Jeśli nie chcecie robić tego z pstryknięciem, czyli z uderzeniem ręką właśnie o policzek, to możecie to robić z kląknięciem. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest coś w tym stylu. Tak, można to robić też w taki sposób i to również przydaje się też w beatboxie, bo można było powiedzieć, że no w jaki sposób, to jest taki tylko efekt. Nie wiem, że to jest to bardzo efektowne, no to na dodatek możemy sobie tego używać w beatboxie, na przykład. To jest przykład, którego ja na przykład się nauczyłem, robiłem sobie na swoich streamach i mój mikrofon nie za dobrze to wyłapuje. Nie każdy mikrofon to dobrze wyłapuje, lepiej wyłapują to uszy, dlatego że jest to taki dźwięk, no nie jest on bardzo głośny. Nie jest bardzo głośny, w zależności od tego, możemy sobie to oczywiście zrobić głośniej, nie mówię, że nie, ale w zależności od tego, jak bardzo będziecie nad nim modulowali, jak będziecie sobie się starali, żeby to wyszło, w taki sposób on będzie głośniejszy bądź cichszy. Więc pierwszy etap to oczywiście to kląknięcie bądź pstryknięcie, czyli albo. Pamiętajcie o tym dzióbku, pamiętajcie, bo on jest bardzo ważny. Albo musimy słyszeć takie echo w środku, w jamie ustnej. Musimy to słyszeć i później właśnie jest to. Jest to zwężenie w dzióbek i rozszerzenie ust, tylko właśnie z tym dźwiękiem, którego musimy opanować. Musimy ten dźwięk opanować. Początkowo również nie umiałem. Ważne jest, żeby ten dźwięk się rozchodził po ustach. Musimy ćwiczyć. Ja początkowo zobaczyłem poradnik jakiś tam zagraniczny, bo mało jest tych poradników. I mówię, no ale chwilę, jakie mam to zrobić? I uderzałem w zęby, słuchajcie. Tu mamy również zęby i po uderzeniu w zęby słychać dźwięk. Również na tym to się da robić. Tylko później zęby stają się wrażliwe. Nie polecam, ale również przy zębach tak naprawdę jest najgłębszy dźwięk. Także to możecie również zapamiętać. No i oczywiście końcowy efekt, czyli tak naprawdę uderzenie, czy też dotknięcie językiem zębów, mokrym językiem oczywiście, żeby było słychać takie. I później dzięki temu albo możemy kogoś oczarować, zaskoczyć taką kropelką, albo samym zrobieniem jakiegoś bitu, z tym na przykład. Nie zawsze to słychać, nie zawsze dobrze to słychać. Mam nadzieję, że ten mikrofon to wyłapuje w kamerce. Dźwięk jest bardzo, ale to bardzo efektywny. Nie efektowny, tylko efektywny. Więc polecam wam, mam nadzieję, że się nauczyliście ode mnie. Robi się go dosyć prosto, ale jednak trzeba go poćwiczyć. Trzeba go poćwiczyć. Znajdźcie sobie odpowiednie miejsce tutaj, dlatego że każdy jest inaczej zbudowany, tak? Więc na przykład ja tutaj uderzę tutaj, a wy będziecie musieli uderzyć, załóżmy, nawet tu. Także tutaj również, w tym miejscu również się czasami uderza i wychodzi. Jak widzicie, wychodzi. Nie zawsze, ale zazwyczaj powinno wyjść. Pamiętajcie o nawilżaniu jamy ustnej, pamiętajcie o tym, żeby ćwiczyć, nie poddawać się, każdy dźwięk ćwiczymy. I poprzedni poradnik, nie wiem czy wyszedł, jeszcze nie wiem, bo jeszcze go nie wrzuciłem oczywiście. Mam nadzieję, że wyszedł. Pamiętajcie, że też nie każdy dźwięk robi każdy tak samo. U was ta kropelka może brzmieć zupełnie inaczej, ale myślę, że się jej nauczycie tak, że będzie brzmiała bardzo podobnie. I jest to podobny dźwięk do chyba odblokowywania bądź powiadomienia w Samsungu. Tym chyba najbardziej się ludzi zaskakuje, że no tam mają Samsunga, mają bardzo podobny dźwięk, wy podchodzicie.
przy mnie chyba z 3 razy osoba sprawdzała telefon, czy ktoś czasami do niej nie napisał, czy nie dostała powiadomienia, także to jest całkiem ciekawe. Uczcie się, ćwiczcie i życzę wam powodzenia. Do następnego. Cześć! A no i jeszcze łapkę w górę i komentarz. Jakbyście chcieli oczywiście, to tam łapka w górę. No i na sam koniec jeszcze myślę, żeby nie zrobić poradnika do Liprola, czyli... Ale to jest dźwięk, który troszkę ten poradnik ludzi niektórych tak denerwuje, troszkę sprawia, że no dosyć źle się czują, także dużo osób chciałoby się nauczyć, nie wiem czy zrobię, myślę, że następny mógłby być. Piszcie, czy chcecie się tego nauczyć, dzięki za łapki w górę, komentarze i widzimy się w następnym. Cześć, jeszcze raz.